Cześć, z tej strony Paweł Paczul, witam Was na znanetypy.pl. Dzisiejsze starcie, jakie możecie obstawiać, to spotkanie Interu z Getafe. Ono jest grane, jak wiemy, na neutralnym terenie, na Veltins Arena, więc tutaj ciężko mówić o przewadze własnego boiska jednych czy drugich, ale wydaje mi się, że to jest dość prosty mecz do trafienia, przynajmniej tak wydaje się po ostatnich wynikach. Getafe nie jest w gazie, Getafe po restarcie pandemicznym wygrało w zaledwie jednym meczu. Interowi w Serie A poszło dużo, dużo lepiej. Zajął drugie miejsce, co nie zdarzyło się od dekady. Oczywiście ostatnio słyszeliśmy, że Antonio Conte trochę narzekał na zarząd, że jak to Antonio Conte, że mu nie pomagają i tak dalej, ale chyba to nie powinno mieć wpływu na ten mecz. Wydaje mi się, że Inter zwycięży, że przejdzie Getafe i to, ja wiem, zaryzykowałbym nawet, że stanie się to z przewagą dwóch bramek i taki też jest mój zakład. Także zachęcam Was do subskrybowania, do lajkowania, do odwiedzenia znanetypy.pl, do dobrej zabawy. Do usłyszenia. Cześć.